tamtej właśnie. Jest pierwszy. Proszę. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, jak mam rozumieć tą taką uchwałę, że są na takim dużej kasy, właśnie nie wiem, dlaczego pani Małgosia zawaliła. Znaczy zawaliłam, mogłam sobie poradzić z ustawieniem, przestawieniem serobowiarki, pomógł mi pan Tomek, jak przyszedł na zarząd. Także z jeszcze pierwszy. Nie chcieli tutaj pan. A co dobrze, czy nie jest? O, proszę. Nie ma tego złego, co by było. Proszę bardzo, proszę. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? No to ja. No to tutaj raz, a tutaj dwa. Tak, proszę bardzo. Prośba mieszkańców realizuję. Mieszkańcy osiedla Albertyńskiego, blok 37. Radzie serdecznie, zarządowi serdecznie dziękuję za wysprzątanie terenu wokół bloku i wykonanie chodnika. Co miałam przekazać na 37? Tak. Teraz MBO, no wiadomo, cały Kraków. Pani, przepraszam, pan Jarosz, tak? Tak, ja chciałbym przekazać niezadowolenie mieszkańców osiedla Wysokiego, którzy są niezadowoleni z koszenia traw, bo do koszenia traw sprowadzili, ta firma sprowadziła ciężki sprzęt, traktory. I to jest jedna sprawa. Druga, no dopiero po interwencjach ktoś zebrał liście. Także dopiero po interwencjach, także ta firma nie wiem, czy nie ma w umowie, że należy też jej liście wybrać. I dzisiejsze spotkanie między innymi dotyczyło tego właśnie, czyli sprzątania, używania sprzętu do jeżdżenia po osiedlach, po chodnikach. Było to powiedziane i zostało to zapisane przez pana dyrektora Sikitu, żeby zwrócić na to szczególną uwagę, bo w momencie, kiedy sprzęt, który kosi czy zbiera liście, prawda, niszczy naszą infrastrukturę, którą my remontujemy, to jest karygodne. Karygodne i takie działanie powinno być od razu pokazywane jako niegospodarność i wykonawca powinien tutaj naprawiać wszystkie szkody. A państwa tutaj jest również rolą, żeby te rzeczy pokazywać w jakiś sposób, bo oni się nie przyznają do tego, że to tak się wydarzyło. Chociaż wszyscy wiedzą, kto jeździ, kto sprząta, ale wszędzie, gdzie można robić jakąkolwiek dokumentację multimedialną, to bardzo bym prosił, żeby państwo robili, bo to jest ważne. Niezadowolenie mieszkańców raz, a drugie fakty. Czyli musimy mieć zdjęcia, bo ja uważam, że robienie pewnej dokumentacji zdjęciowej teraz nie jest trudne, prawda? A uważam, że w wielu przypadkach ogranicza dyskusję do minimum. Bo na tym się nie dyskutuje, jak ktoś coś widzi. Proszę bardzo. Ja się jeszcze proszę kontynuować. A to w tym temacie, rozumiem, że są jeszcze mieszkańcy niezadowoleni, czy coś innego. Teraz są zadowoleni. Chodzi o to, że jeszcze kilka miesięcy temu prosiłem, by przy nazwiskach radnych podać okręg, nazwę osiedla, które reprezentują. No bo jak na stronie internetowej. Na stronie internetowej i także w Kurierze Wieńczyckim, no bo jak wiadomo, w wyborach brało udział niewiele ponad 10%, a dzisiaj mieszkańcy no, mają różne sprawy i właściwie nie wiadomo, do kogo się mają zwracać. I dalej prosiłem też, to pani radna Natowska chyba dwa razy prosiła o wyznaczenie dyżurów. I to zostało jakoś tak wydarzenie. Czy radni mogli pełnić w Radzie Dzielnicy? Zawsze. Co, mogli, co było mogło być ogłoszone i w Kurierze Wieńczyckim i na stronie Rady? To ja mogę odpowiedzieć od razu, bo pierwsza rzecz, o której pan mówi, to trochę mnie zaskoczył pan, bo miałem wrażenie, że już ten temat poruszyłem i byłem zdziwiony, że pan taką uwagę daje, a gdybyśmy mogli wejść na stronę dzielnicy, bardzo bym prosił, to informacje na temat pana są żadne. Można to sprawdzić, prawda? I teraz pytanie jest, co pan chce uzyskać? Bo w tym momencie jakby mając możliwość, prawda, ja tylko skończę, mając możliwość zaprezentowania się swoim wyborcom, prawda, bo to jest prawo każdego radnego. Zdjęcie, prawda, publikujemy zdjęcie, żeby każdy widział swojego radnego w twarzy i to aktualne najlepiej. Informacje o sobie, to każdy radny miał nawet taki obowiązek. Pan z tego, że tak powiem, nie skorzystał. Teraz pan się upominał o jakieś informacje, które oczywiście będą, bo uważam, że tak należy zrobić. Tutaj pan Tomek zaraz powie. I drugi temat, jeżeli chodzi o dyżury.
nie bardzo wiemy, kto ma te dyżury radnym wyznaczyć, bo ja osobiście nie chciałbym nikomu narzucać, że mam pracować. Jeżeli radny chce pracować, to ja rozumiem, że przychodzi i mówi tak, chciałbym mieć wtedy i wtedy dyżur dla mieszkańców, który powinien być ogłoszony w prasie, na stronie. Pan do mnie z tym nie przyszedł, nikt do mnie nie przyszedł z taką potrzebą, a ja chętnie coś takim zrobię. To dobrze. Także proszę, tutaj pan Tomek. Nie, tutaj, ja pamiętam, że wtedy zakończyliśmy rozmowę na tym, że pan dostarczył te materiały. Natomiast dla przykładu myślę, że pan radny Buczkowski może potwierdzić, na życzenie dokonywane są aktualizacje w terminie po prostu, kiedy pan prześle informacje. Pan radny Buczkowski ma swoją stronę internetową podaną i każdą inną informację również tu można opublikować, więc... Nigdy nie było to jakby zakazu dostępu do informacji publicznych. A proszę, wykaz radnych jest podany numer okręgu, tylko że wyborcom to nic nie mówi numer okręgu. Rozumiem. Tak myślę, że... Ja rozumiem, że to, co pan, na pana temat było napisane, też niewiele mówi. Panie przewodniczący. Ale uzupełni pan to, ja mam na taką stronę, jeśli ktoś jest. Ja ciekawy jestem, kto zrobi szybciej. Dobra, możemy się umówić, państwo zapiszą tam. Kto zrobi szybciej i uzupełni to, do czego się zobowiązał. Ja mam własną stronę, każdy tutaj zajmie. Proszę podać. Ja chciałem tylko powiedzieć, dlaczego, przypuszczam, że skąd to wyszło tutaj ta sytuacja? Dlatego, że już powiem. Stąd wyszło to, że mnie zasypali ludzie mailami. No był taki. Panie Jarzyński, pan odpowiada, ale... Ja wiem. Więc to już nie bym to napisał. Osobiście pisałem i dostałem odpowiedzi, także przepraszam. Ale spokojnie, ale do czego zmierzam? Że na przykład piszą ludzie do mnie na przykład na maila o jakiejś sytuacji, powiedzmy gdzieś tam pan Śliwiński pisał właśnie tam o tym hotelu pielęgniarek, który nie został zrobiony i tak dalej. I piszą w różnych sprawach i ja się tłumaczę i mówię, żeby raczej się, że tak powiem, albo pisał do tego radnego, który został z tego okręgu wybrany, bo on jakby odpowiada, ja wiem, że odpowiadamy za wszystko, ale jednak mówię, to po co byłoby to wybieranie z konkretnego okręgu, prawda? Więc mówię, żeby się zwrócić, napisałem, kto jest odpowiedzialny za to. Gdzieś tam ktoś mi napisał, to znowu odpisałem, że ten jest ewentualnie do zarządu, żeby przyszedł tutaj do jasne, oczywiście, że tak, żeby natomiast nie, że bo to było na zasadzie ataku, że mnie ktoś atakował. Ileś tam kilka tych dostałem maili z atakiem, że proszę pana, dlaczego pan tu nie robi, dlaczego tak straszy ten i tak dalej, prawda? Ja bym po pierwsze, że to wytłumaczyłem o co chodzi z tym, szkoda, z tym że pan nie i tak dalej. Natomiast, ale nie, ale napisałem, a po drugie, nie, bo to taki widziałem, że to był taki atak osobisty, ja mówię, a po drugie to nie jest mój rejon, ja bym proszę jakieś tematy z tego kręgu. Dlatego stąd rozmawiałem z panem Jaroszem i przypuszczam, że on o to chodzi, być może, że też swoje, ale i moje, jakby z tego, że taka rozmowa była na ten temat. Ale myślę, że to, co powiedziałem, jest satysfakcjonujące. Jasne, oczywiście. W duchu żeby napisać ulicę i osiedle. Zobowiązuję tutaj członka zarządu, to proszę bardzo, pan daje do pana. Ale nie więcej chociaż. Proszę państwa, technicznie jak będziemy przystępować do tego, żeby poszczególni radni mieli dyżury. Ja uważam, że kwestie można rozwiązać tylko w jeden sposób. Dyżury tylko do południa wtedy, kiedy będzie czynna Rada Dzielnica 16. I pani Małgosia. W innym sposób po prostu ja to nie widzę, żeby ktoś, to znaczy albo musiałby przewodniczący danej komisji przychodzić z radnym, żeby mu otwierać i ewentualnie pomieszczenie zamykać. Bo takie rozwiązanie po prostu lub ktoś z członków zarządu i to też nie widzę. Także, że tylko wtedy, kiedy będzie czynna Rada Dzielnicy. Przepraszam, jeżeli można wejść słowo. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest podanie numeru telefonu kontaktowego albo jakiegoś maila, żeby się umówić. Bo dyżury mają to do siebie, że one są w jakichś tam stałych, prawda, tak powiem, porach. A nie zawsze sprawa jest taka, że trzeba przyjść. Można czasem porozmawiać przez telefon, można załatwić tą sprawę, bo niektórym ludziom tak wygodniej załatwiać sprawę. Czasem można przyjść, ale wtedy można się umówić, zapytać się, kiedy jest czas. Pani sekretarka jest osobą, która może tutaj pewne rzeczy podpowiedzieć, zapisuje wszystko, przekazuje. Ja mam taką propozycję, że jeśli po prostu ktoś rzeczywiście chce mieć taki dyżur, to niech napisze, kiedy by chciał iść do pana przewodniczącego. To jest chyba najprostsze rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Ja też jestem za takim rozwiązaniem. Proszę bardzo, Zygmunt Wilczyński. Ja mam taką prośbę odnośnie znanego państwu
Krakownika Miejskiego, Kraków PL. Jest, tak, jest taka rubryka głos dzielnic, redagowana przez Kancelarię Rady Miasta Dzielnic Krakowa. Chyba żadnym jeszcze nie widziałem informacji z film. Nic nie robimy. Prośba do komisji, o nie wiem, jakiś kontakt, czy oni oczekują na informacje od dzielnic, czy sami się nie interesują, nie wiem. Wysyłać im. Może czekać, że jak będzie coś, to można im odesłać. Ale ja mogę się te same dzielnice. Tak, bo oni mają pewno dostęp do dziennikarza, który to pisze. O, panie przewodniczący, ja chciałbym, że osobiście znam panią redaktor naczelną, to mogę nawet jutro zapytać, jakie warunki czy kryteria musimy spełniać, żeby być zamieszczeni w tym miejscu. Trzeba mieć informację. Myślę, że to, co jest najprostsze czasem, jest najbardziej kłopotliwe. Czyli myślę, że tutaj kwestia informacji, jakie chcemy, żeby dzielnica przekazywała dalej. Okej? Okay? Kto jeszcze? Bardzo dziękuję. Pan Jan. Ja w każdym razie jeszcze chciałbym, żeby... Ale przepraszam, bo pan przyszedł poziomowego przy kościele świętego Józefa, do której nie wiadomo dlaczego w planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się. No, są dwa alternatywne miejsca przy ulicy Andersa. To jeśli tam zostanie wybudowany parking pięciopiętrowy, no to zniszczy cały układ estetyczny, zniszczy cały układ estetyczny. I w związku z tym no, mam pytanie, no, czy Rada Dzielnicy może coś w tej sprawie zrobić, żeby nie było takiego no, zaniedbania tej części, bo dominującym budynkiem w tej rejonie dzielnicy byłby parking pięciopiętrowy. Jeżeli mogę zabrać głos w tej sprawie, to byłem u pani prezydent Koterby, mówiąc o naszych poprawkach do planu zagospodarowania. I tutaj były pokazywane te wszystkie nasze wnioski, o których żeśmy mówili. Odpowiedź żeśmy otrzymali ostatnio, dopiero chyba teraz na zarządzie, albo dzisiaj była. Będzie, prawda? No i z tego, co ja tak pobieżnie przeczytałem przed wyjściem, to jest tak. Jeżeli chodzi o drogę, może bym powiedział, to też pana interesuje, że zapisy w planie będą tak skonstruowane, żeby ta droga powstała. Czy ona będzie się nazywać droga, czy to będzie deptak, czy jakoś inaczej, to dla nas nie ma znaczenia. Ważne, żeby była możliwość i tak podobno z zaleceniami Komisji Planowania ma być to w planie zapisane. Jeżeli chodzi o ten parking, o którym pan mówi, zapisy w studium dają taką możliwość, ale trzeba być realistą. I trzeba powiedzieć sobie tak, żeby ktoś coś takiego wybudował, o czym pan mówi, prawda? Takie szpeczące i tak dalej, chociaż trudno tak powiedzieć, to będzie szpeczące, jak nikt jeszcze nie widział tego projektu, ani nic. W planie zapisuje się miejsca, które w perspektywie iluś tam na stuletniej można wykorzystać. Żeby gmina wybudowała to w tym miejscu, mając doświadczenie 14-letnie pracy w samorządzie, to szybciej wybudujemy, że tak powiem, nie wiem, drugi pałac kultury niż taki parking, od którego pan się boi. Bo gdzie jest problem? Problem jest z tym, bo o tym dzisiaj też była mowa. Tak zwane parkingi park and ride. Nie wiem, czy ktoś słyszał o takim rozwiązaniu. Dzisiaj były jeszcze rozmowy na temat strefy parkowania, wyrzucania samochodów, że tak powiem, z centrum miasta i tworzenie właśnie tych parkingów, które będą powstawały, ale nie w środku osiedli. No, także tutaj moim zdaniem to nie jest w ogóle powód do tego, żeby się bać. To, że panie sam sobie w swojej twórczości takiej zawodowej stworzyły, to nie znaczy, że tam cokolwiek takiego powstanie, bo tych miejsc one musiały wskazać kilka jako alternatywa do tego, żeby tworzyć miejsca parkingowe. I dlatego uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo temat pisany na wodzie, a poza tym, jeżeli cokolwiek by się kiedyś wydarzyło, to musi być inwestor, który by chciał tam zainwestować, a jeżeli to jest teren gminny, za przeproszeniem, i ten parking, nie parking, tylko ten okrągły, o tym mówimy, to są ludzie, którzy, za przeproszeniem, no nie wiem, czy oni będą tam chcieli cokolwiek robić. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że nasze obawy i tutaj strach jest przedwczesny, naprawdę przedwczesny. Cieśmy się z niektórych zapisów, które pozwolą tutaj jakby porządkować tą rzecz, mówię o tej drodze na przykład. Prawda?
Proszę bardzo. Jeszcze w tym temacie właśnie, jeżeli tak wygląda sytuacja, to bym się bardzo cieszyli, tylko nie wiadomo, jak wejdzie prywatny inwestor, jak on zdecyduje. Ponieważ ja też tam już weszłam w ten temat, proszono mnie, mieszkańcy bloku obok parafii są oburzeni tym projektem. Ta aglomeracja, ten okrąglak pięciopiętrowy byłby wyższy od parafii. Ale przepraszam, kto powiedział tam, że będzie pięciopiętrowy? Nie używajmy. To jest z urzędu. Ale to nie, to jest. Przepraszam, zapisy. Zapisane. Ale tam są zapisane parametry. Nie ma żadnego projektu. Przepraszam, w planie zagospodarowania, szanowni państwo, to jest informacja dla was. Ja też nie jestem urbanistą, żeby wam wszystko tak elegancko wyjaśnił, ale z tego, z mojej wiedzy, jaką posiadam, zapisy w planie to jest pewnego rodzaju pokazanie kierunku. Ja nie wiem, o jakim pani projekcie mówi, bo zapis w studium mówiący, że tu czy tu może taki budynek powstać z takimi parametrami, to jest tylko zapis ogólny. W momencie, kiedy będzie projekt, który będzie pokazywał, jak organizacyjnie to zrobić, jak zrobić, że tak powiem, rzeczy związane z komunikacją i tak dalej, to wtedy będę mógł powiedzieć tak, że się zaniepokoimy. Bo to, że coś w planie jest zapisane, to nie znaczy, że coś takiego powstanie ze względu na to, że projektant musi zrobić technicznie rzeczy, które funkcjonalnie będą w rzeczywistości sprawdzone. Ja nie wiem, czy działka jest na tyle duża, żeby tam można było zrobić, ja nie wiem, jakie tam... Szanowni państwo, jeszcze raz apeluję, nie dajmy się zwariować i mówię tak, zapisy w planie to jest pewnego rodzaju kierunek. Szczegółowe rzeczy, o których pani mówi, ja nie wiem na jakiej podstawie, to jest wróżenie smusu. No prac z Komisji Infrastruktury Urzędu Miasta Radni na ten temat dyskutowali, ale oni nie mówili o jakimkolwiek, projekcie, dlatego że takiego projektu nie ma. No jak można mówić o czymś, czego nie ma? To, że na przykład, przepraszam, że na przy Andersa, wie pani, że przy Andersa są dwie takie lokalizacje na tych parkingach i czy tam ktoś widzi jakiś tam projekt, pokazuje, jak ja rozmawiałem z tą panią projektant, ona mi pokazywała, w których miejscach jest możliwe zrobienie czegoś takiego, jako pewnego rodzaju miejsca, bardzo melodia dużej przyszłości, gdzie jest możliwe zrobienia parkingu wielopoziomowych. I tyle. I to jest super wizja. Jak my mamy problem zrobić 10 miejsc parkingowych, za przeproszeniem, to idzie tak z bólem, to o czym my mówimy? A uważam, że w niektórych sytuacjach wyobraźnia niektórych danych działa tak bardzo, że potrafią widzieć rzeczy, których nie ma. I ja uważam, że tam nie ma problemu i w momencie, kiedy będzie jakikolwiek inwestor, który będzie chciał cokolwiek tam wybudować, to na pewno ten projekt będzie też u nas konsultowany. Ja będzie tak nie wiem, czy ja będę radny wtedy. Słuchajcie, państwo, zajmujmy się tymi rzeczami, które mamy na to wpływ, bo uważam, że mamy kilka tematów, które powinniśmy rozwiązać. Dziękuję w tym temacie. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Kamil. Ja mam pytanie do zarządu i do Biura Rady Dzielnicy. Czy przychodzą mieszkańcy Wieńczyc odnośnie skarg na zmianę komunikacji miejskiej po 17 listopada? Czy to zdarzył taki aspekt, takie sytuacje, że mieszkańcy przychodzą z jakimiś opiniami, z tymi wnioskami? Zdarzyło się? Znaczy ja dostaję maile dostaję, że są niezadowoleni. Ale z czego? O 17. Niezadowoleni z likwidacji tam 16, zdaje się, nie pamiętam wszystkich. Prawda? 169 na pewno. Ja dostałem 439 na pewno. A to jest duży taki odsetek tego, czy to jest taki... Szczerze, to nie jest jakaś lawina tych. Ale dobrze, a ja mam pytanie, czy przychodzą takie pochwalne maile, czy nie? Jeden artykuł czytałem w gazecie, ale to... To ja przyślę maila takiego pochwalnego, bo mnie ta zmiana pasuje, bo 501 mi dali pod Nie ma tej lawiny, to jest... Super, się pan prezydent. To ja chcę drugi, bo na Rucze jeździłem godzinę, to teraz jeżdżę 49. Proszę państwa, słyszałem, że w innych dzielnicach są zwoływane na zwyczajne sesje. W serce, kiedy jest tak samo dzisiaj, też jest więcej jest. Proszę was, panie panowie. Proszę państwa, dzisiaj otrzymałem telefon do dzielnicy odnośnie linii 501 z prośbą, żeby dzielnica wpłynęła na to, żeby po pierwsze na
osiedlu Jagiellońskim był przystanek. To jest. To jest. Nie ma na drugą. Ale jest. Jest. No bez przesady. U pana staje. Bez przesady. U pana nie staje. Ja mówię, proszę państwa, ja odpowiadam to, co ja usłyszałem. Tam nie staje. Tak. Ja odpowiedziałem, że ja również jestem za tym, bo nie staję tutaj, gdzie ja bym chciał. Natomiast... A ja już się czynię, że tam nic za wiele. Chwileczkę. Ale mam prośbę, bo pan staje, to nie może dokończyć. Proszę pan zdać normalnie. Zakończam tylko to, że dla mnie wystarczy to jak jest. Ja nie muszę tam mieć tego przystanku do wsiadania na 501. Natomiast odpowiadając tej pani, że od Struga bodajże przystanki są na każdym przystanku do wsiadania, natomiast na pozostałych nie ma. I jeszcze jedna uwaga tej pani, żeby autobus podjeżdżał aż do Mistrzyjowic odnośnie tego osiedla Tysiąclecie. A nie tu skręcał na Wanny. Tak, ja dziękuję. Szanowni państwo, był dyrektor u nas i nasze uwagi, czy pytania były, czy my coś możemy, prawda? Była odpowiedź taka, że chodziło o to, żebyśmy bardziej zrozumieli, niż teraz zmieniali. Ja to tak odczytałem i teraz te wszystkie rzeczy, które się dzieją w dzielnicach, są pewnego rodzaju... Nie wiem, czy przedwczesnym, bo tak jak powiedziałem, ja bym chciał to ocenić po jakimś czasie, kiedy mieszkańcy odrobinę się do tego przyzwyczają, zobaczą, jak wygląda to w praktyce. Może okaże się, że część ludzi nawet nie wie, że może lepiej skorzystać z tej komunikacji niż do tej pory. A z drugiej strony trzeba wiedzieć, że jeżeli ktoś sobie jeździł przez ten wąwóz bardzo wygodnie, to nie znaczy, że było dobrze. Nie, bo chodzi o to, że na przykład jeżeli był jeden pasażer, prawda, w całym wagonie, to nie znaczy, że było dla miasta ekonomicznie. I wydaje mi się, że ta zmiana miała na celu zracjonalizowanie tych wszystkich takich pustych kursów i zrobienie bardziej efektownej. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Proszę bardzo, pani Czekorzyńska. Cokolwiek byśmy teraz mówili, to na pewno do pewnych rzeczy człowiek z czasem przywyknie. To trzeba się zgodzić. Tu się trzeba się zgodzić. Mają zasady ekonomiczne przede wszystkim i niestety jest gorsza jakość połączeń. Nie mają pewne udogodnienia, ale no, patrząc na naszą dzielnicę, na pewno jest mniej udogodnień niż... Korzystając z takiej atmosfery, chciałem się zapytać, czy organizujemy jako na dzielnicach spotkanie wigilijne na najbliższy temat, czy czego nie wiem. Sesja kiedy? Ja myślę, że ksiądz proboszcz chce zorganizować. Mówiliśmy na razie o sesji. To znaczy, ja myślę, że sesja kalendarza 20 grudnia jest na to. Tak? Dobrze, a 20 grudnia też tak. No to przed świętami. To jesteśmy, tak. Dobrze, panie Mario, teraz jesteśmy dobrze. Tego ułożenie w grudniu. I jest prośba. Prośba, żeby państwo wyrazili swoją opinię. Bo moim zdaniem
spotkanie takie krótkie i niekoniecznie przy suto zastawionym stole, ale na pewno jako czas przynajmniej w takiej chwili, że możemy się spotkać i powiedzieć sobie niekoniecznie przykre słowa, bardziej wolałbym jakieś miłe słowa, byłoby jakby pokazanie pokazać. O autobusach porozmawiać. Tak, możemy w kuluarach później o autobusach mówić o własnych doświadczeniach, ale ważne, żeby ten czas był i przy takim stole, jaki teraz, co prawda może go ubierzemy jakoś inaczej, tutaj sobie poradzimy chyba z ubraniem tego stołu, żeby on przynajmniej w obrusie, to by było inaczej. Nie widzi pan, ale my może będziemy widzieć, spróbujemy, znajdziemy jakieś nakrycie stołu, będzie trochę inaczej. Panie Małgorz, spróbujemy. I myślę, że tej opłatki plus ciasto plus jakiś napój wystarczające jest, żeby można było ten czas, że tak powiem, tutaj. Oczywiście zakładałem, że jeszcze będziemy śpiewać kolędy, bo to jest obowiązkowe. Choinka oczywiście też będzie. Czyli ja przyniosę bardzo chętnie, nawet że będzie tekst wyświetlany na tym. Ja akordeon. Bardzo się cieszę. I dlatego pytanie jest. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Tak. Bo jeżeli bym nie usłyszał sprzeciwu, to rozumiem, że przez aklamację możemy to przyjąć, że po sesji zostajemy chwilkę. Jakby ktoś chciał pomóc przy tym zarządowi w organizacji tego, bo na przykład, żeby ktoś ma talent, nie wiem, kulinarny, chciałby na przykład ciasto przynieść, bardzo chętnie. Bo tutaj taka rzecz jak herbata, kawa będzie, na pewno soki zorganizujemy. Jakby, myślę, że do proboszcza tutaj też podejdę i poproszę ewentualnie o to, żeby przyszedł. Może byłoby miło tutaj go zaprosić jako sąsiada. I wydaje mi się, że to by było godne jakby zakończenie tego roku 2020. Proszę. To inaczej, ja bym proponował tak, że jeżeli ktoś uważa, że może coś kupiec, prawda, albo w jakiś inny sposób na tym stole, to są drobiazgi, prawda, ale wydaje mi się, że wolałbym to zrobić. Nie, ja myślę, że lepiej ma pan rację tutaj pan zostawić, żeby złożyć się po te dwie dychy, czy tam ileś i żeby kupić, po co komuś zawracać głowę, żeby ktoś raczej czas. Ja inaczej powiem tak, nikogo do tego nie zmuszamy, ale tutaj będę miał prośbę. Mam prośbę. Jeżeli ktoś poczuje taką potrzebę, żeby pomóc, zapraszam tutaj do sekretariatu. Pani Małgosia będzie miała taką specjalną skarbonkę na to, żeby można było z tego później ewentualnie kupić coś, co by można było na naszym stole postawić. A ile Państwo uważacie? No 10 złotych, na 15 to ja bym tutaj nie robił jakby tutaj. Godzina 17.30, czyli sesja będzie i po sesji zapraszam. Jak długa będzie sesja? Jak najkrótsze. W zależności od tego, jakie inne sprawy będziemy mieli, prawda? Ale tak jak powiedziałem. Tutaj odnośnie pytania pani Nadurskiej, odnośnie stołu edukacyjnego. Dzisiaj było uzupełnienie składu. Jak Państwo wiecie, ja zrezygnowałem, tak pani Krakowska też zrezygnowała z okrągłego stołu. Uzasadnienie, nie wiem, czy Państwu już mówiłem, dlaczego zrezygnowałem. Zrezygnowałem dlatego, że w momencie, kiedy przez kilka miesięcy brałem udział. Bardzo bym prosił. Jak chcecie Państwo poznać, to tak. Ale nie tutaj. Nie razem. Jeżeli przez kilka miesięcy pracowałem, byłem uczestnikiem tego okrągłego stołu, mam wrażenie, że wszystkie merytoryczne sprawy zostały omówione. Z każdej płaszczyzny. Mówię o każdej szkole, na każdej, jeszcze były podstoliki, gdzie można było szczegółowo każdy temat omówić. I teraz kontynuowanie tego, gdzie trzeba podejmować decyzje, jest sztuczne. Przykład ostatniego roku. Kogoś nie interesuje? Nie trzeba. Moment ostatnia moja wizyta na tym okrągłym stole to było 4 godziny siedzenia i dyskusja na temat tego, czy okrągły stół może podejmować decyzje, czy może głosować, prawda, swoje stanowisko, czy nie. Pomyślałem sobie, że 4 godziny na taką rzecz, która w praktyce nie wnosi nic, dlatego że głosowanie na okrągłym stole, który de facto został zmieniony ze względu na to, że dyrektorzy jakby wymusili na panu prezydencie
ilość, inną ilość, bo byli trzech kandydatów było, trzech dyrektorów jako, jako reprezentacja szkół publicznych, okazało się, że ich było 8. Później okazuje się, że to wszystko, co na tym stole się wypracuje, to jest pewnego rodzaju tylko opiniotwórcze działanie, czyli tak zwane konsultacje społeczne i prezydent może to wziąć pod uwagę, ale niekoniecznie musi. I w tym momencie głosowanie czegokolwiek, w momencie, kiedy ktoś by poddał pod głosowanie likwidacja jakiejś szkoły X, prawda, to niewiele osób, za przeproszeniem, miałby taką odwagę cywilną, żeby głosować za tym. Stawiając w takiej, ja bym powiedział, niekomfortowej sytuacji ludzi, którzy mają odmienne zdanie, ale trochę opinia ich tam przygniotła. I w tym momencie ja uważam, że to było już przesadą i dyskusja i mówienie ze strony dyrektorów, że jeżeli ktoś ma mądre wnioski, dlaczego nie mamy głosować? Zapytam się pana dyrektora, kto będzie oceniał, co jest mądre, a co jest niemądre? Bo tak powiedziałem, no, to, że coś jest mądre, to jest pewna subiektywna ocena. Trudno tutaj jakby być, jeżeli ktoś by podniósł przykładowo sytuację domów kultury, prawda? Podnieśmy, że tak powiem, subwencje na domy kultury. Rozszerzmy ofertę edukacyjną z zakresu zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych. To są fajne hasła, tylko za tym są pewne decyzje finansowe, za które już ci ludzie nie odpowiadają, tylko ktoś inny. I ja też mógłbym powiedzieć tak, że cudzymi pieniędzmi można się bawić, prawda? I komuś kazać coś robić. A to nie o to chodzi. A takie populistyczne, które hasła mogłyby być wtedy poddawane pod głosowanie i moim zdaniem to by wypaczyło charakter konsultacyjny okrągłego stołu. I dzisiaj zostały dwie wybrane osoby. Na moje miejsce i pani Grotowskiej, pan przewodniczący Miś i pani z trzeciej dzielnicy i pani Zadęcka, członek zarządu z 14. Także te dwie osoby wejdą do tego. Ja im trochę współczuję, bo tam nic nowego już nie ma. Przynajmniej moim zdaniem nie ma. I dlatego powiedziałem, że okrągły stół edukacyjny wypracował pewne kryteria, jakieś kierunki rozwoju i teraz należy podjąć decyzję. A decyzję podejmuje kto? Rada Miasta. I wydaje mi się, że Rada Miasta do końca roku, nie wiem czy przedstawi tą listę swojej reorganizacji inaczej, pani prezydent Rady Miasta, ale na pewno to będzie w styczniu. I uwierzcie mi, że w styczniu będzie wojna. W styczniu będzie wojna, bo żeby cokolwiek zrobić, to trzeba komuś, że tak powiem, zamknąć szkołę. A żeby zamknąć szkołę, to zaraz się obudzą wszyscy obrońcy, że tak powiem, szkoły, nawet nie znając pewnych argumentów merytorycznych. Będą mówili, że oni są przeciwni. I takich ludzi, powiem szczerze, którzy emocjonalnie są nastawieni do zmian w edukacji, jest bardzo dużo. I dlatego merytoryczne dyskusje w sprawie edukacji już, moim zdaniem, się tutaj zakończyły. Dalej będą tylko emocjonalne. Im bliżej do takiej decyzji, tym więcej będzie transparentów, będzie tutaj rodziców, nauczycieli i tak dalej. Ale niestety decyzję podejmuje Rada Miasta. To w tym temacie tyle. Nie wiem, czy odpowiedziałem pani Nazowskiej. A jeszcze mam pytanie odnośnie przedstawiciela, bo skoro zrezygnowałeś pana, tak. Czy była taka możliwość, żeby tak raczej przedstawiciela jako Objęczyca? Nie. To nie, to ja nie byłem przedstawicielem Wieńczyc, tylko dzielnic krakowskich. Czyli mnie wybrano na spotkaniu przewodniczących 14 i w tym momencie, tak jak powiedziałem, no trudno, żeby było 18 przedstawicieli, bo to nie o to chodziło. Każdy miał jakiś tam parytet. Wymyślili tak, że w zarządzeniu pana prezydenta, czy tam w tej uchwale, było konkretnie napisane, ile osób z danego środowiska bierze udział. I tak mówiłem, nawet dyrektorzy mieli 3. A okazało się, że nie siedli do stołu, bo chcieli mieć 8. To też jest, jaka to jest rozmowa, prawda? I dlatego mówię, że nie chodziło o głosowanie, chodziło o to, żeby szeroko porozmawiać na temat edukacji na każdej płaszczyźnie. Bo przeszło to od domów kultury, przez ośrodki sportowe, przez stołówki, przez dom specjalny, przepraszam, przez szkoły specjalne, szkoły integracyjne, podstawowe, zawodowe, przedszkola, na każdej płaszczyźnie były rozmowy i podstoliki jeszcze. I teraz kontynuowanie tego, ja uważam, że to jest po prostu już w tym momencie strata czasu, trzeba podejmować decyzję. Czyli dzielnicy nikt nie reprezentuje przy okrągłym 16. Ale dzielnicy 16 nikt nie reprezentował. No ale pan tu wybrany. Ja bym jako przedstawiciel wszyscy z dzielnicy. Jako był każdy z dzielnicy nie skarży. 18. 18 pani radna, byłem ja i pani Grotowska z dzielnicy
Dziewiąty Bogna, wybrany. Bogna. Rozumiemy się. Teraz jest dwóch innych, którzy reprezentują dokładnie to samo, co ja. Czyli dzielnicę. No i wiadomo, co mamy. A to jeszcze ciekawe. Także, szanowni państwo, czy jeszcze coś? No. Także zapraszam do pani Małgosi, jakby ktoś chciał ewentualnie swój udział finansowy do tego ciasta dołożyć, to zapraszam. Tak jak powiedziałem, ja z mojej strony liczę, że na ostatniej sesji w roku 2012 będziemy mieli już owoce tego, co się teraz tworzy, tego, co żeśmy dzisiaj głosowali również, bo tak jak powiedziałem, cztery inwestycje w jakiś sposób się